Witaj, tutaj Dominika Nawrocka. W dzisiejszym Happy Money chcę Ci opowiedzieć, czym jest poduszka finansowa. Poduszka finansowa to, jak sama nazwa wskazuje, pewna kwota pieniędzy, która przy jakimś wypadku amortyzuje konsekwencje właśnie te finansowe. Poduszka finansowa to jest, powiedziałabym, jeden z pierwszych kroków w całym procesie zabezpieczania sobie finansowo życia. Ta nazwa jest bardzo fajna, bo bardzo jest taka obrazowa, i dzięki temu łatwo sobie to, to wyobrazić. No ale istnieje takie pytanie, pojawia się pytanie, no to ile pieniędzy należy włożyć w taką poduszkę finansową? Ja mówię, że warto, aby było to tyle pieniędzy, które pozwolą pokryć Tobie i Twojej rodzinie 6 koszty życia. Ja powiedziałabym nawet, że dobrze mieć takie 12-miesięczne pieniądze, które pozwolą nam pokryć koszty życia, ale zacznijmy od tych 6 miesięcy i ono już powinno nam wystarczyć. I jak wyliczyć tą kwotę? No cóż, wystarczy po prostu podsumować swoje miesięczne wydatki a następnie tą kwotę pomnożyć przez um, razy 6 i właśnie wyjdzie nam ta kwota docelowa. Dobrze jest mieć poduszkę finansową. Ona daje nam poczucie bezpieczeństwa, um, pozwala nam podejmować pewne decyzje. Poza tym jest też po to um, na tak zwane nieprzewidziane wypadki no niestety zdarzają się te wypadki, możemy też stracić pracę, możemy zachorować i nasze możliwości zarobkowe po prostu nagle mogą z dnia na dzień się skończyć albo mocno ograniczyć. Poduszka finansowa nie jest na cele konsumpcyjne, nie zbierasz tam pieniędzy, które następnie wydasz na wakacje czy wycieczkę czy, y, czy remont w domu. To nie są pieniądze na ten cel, to są pieniądze, które masz w kategorii bezpieczeństwa, pieniądze, które możesz y, wykorzystać tylko wtedy, gdy tracisz środowisko swoich przychodów. To są właśnie pieniądze do tego celu. A zatem poduszka bezpieczeństwa? Tak, jak najbardziej. To moim zdaniem dobra poduszka bezpieczeństwa to kwota twoich 6-miesięcznych kosztów utrzymania, nie przychodów, ale kosztów utrzymania. Zatem policz, podsumuj i zacznij gromadzić te pieniądze.